Dzień dobry. Państwo, i moim gościem jest arcybiskup Henryk Hozer. Kłaniam się niską. Dzień dobry. Dzisiaj środa popielcowa i wielu ludzi rozpoczyna post. Czym się różni post od diety wegańskiej? Oni i tak nie jedzą mięsa. Dieta wegańska służy głównie ciału, post służy głównie duchowi i to jest ta różnica celowości. I motywacji. Ja mam tutaj takiego wydawcę. Wygląda trochę jak bezdomny, chociaż wymyty. Weganin, sportuje się. No, post ma całe życie. No, ma całe życie, ale oczywiście post yy, w znaczeniu religijnym ma zupełnie inną funkcję, mianowicie uwalnia od pewnych rzeczy drugorzędnych, żeby zająć się istotnymi rzeczami o ponadczasowym znaczeniu. To na czym ma polegać post, oprócz tego, że nie jemy mięsa? A polega między innymi na wykonaniu pewnych Zaleceń, instrumentów postu, powiedzmy tak. Modlitwa to jest kontakt z Bogiem bezpośredni. Jałmużna to jest gotowość pomagania innym i wreszcie jest też w poście bardzo ważny czynnik, by oprócz postu i jałmużny również zajmować się sprawami takimi, które prowadzą przez Boga do człowieka. No, czyli rozumiem, nie najważniejsze jest to, żeby nie jeść, zamiast mięsa jeść sushi, to zostawmy, chociaż muszę powiedzieć, że no to jest przecież księga Joela, tak? Żeby rozdzierać nie serca, nie szaty, a właśnie rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty, tak? Tak, a później Izajasz mówi, jak to było, obrzydły mi wasze święta Nowiu i Szabaty. Tak, dlatego, żeby one, one były zmaterializowane, były zewnętrzne w stosunku do człowieka. Polsta jest głęboka orka ludzkiego sumienia, tak bym powiedział. To porajmy trochę to sumienie yy, rozpoczynają się już wkrótce, bo właściwie w sobotę yy, protesty kobiet yy, pewnie będą trwały do 8, 8 marca. Jednym z takich symboli stanie się pigułka dzień po minister zdrowia pigułkę antykoncepcyjną dzień po e, wpisał na taką listę leków, które można kupić dopiero na receptę. Dotychczas była bez recepty. Powinno być na receptę, bez recepty. Jak to powinno być? To jest bardzo złożony problem oczywiście. Chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie antykoncepcja i jej skrajna postać w postaci tej pigułki wszystkim jest nakierowana na ludzką fizjologię, a nie na chorobę. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy powiedzieć. A z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że pigułka antykoncepcji awaryjnej, jak to się mówi, ma również mechanizm poronny. Mhm. I jest to bardzo. Trudna... No i, tutaj, I tutaj właśnie widzi ksiądz Rzobiskup, Ja nie będę z księdzem polemizował, bo ja nie jestem w przeciwieństwie do księdza lekarzem. E, natomiast no, w telewizji wypowiadają się coś profesorowie, którzy mówią, Absolutnie to nie jest pigułka poronna. To jest zakłamywanie rzeczywistości. Nie byłaby antykoncepcją awaryjną, gdyby nie była jednocześnie poronną, bo to się pobiera już postkoitum, a mhm. więc musi być i to działanie, i ten mechanizm. Spytałem, to, czy powinno być na receptę, czy nie? Oczywiście na receptę, bo to jest hormon. Mhm. Wszystkie hormony się oprócz właśnie tych sprzedają na recepty, mhm. dlatego że bardzo głęboko modyfikują fizjologię człowieka. Zostawmy więc te pigułki. Czy nie martwi księdza to, że coraz więcej kobiet, mam przynajmniej takie wrażenie, bo nie, nie, nie liczyłem tego od razu mówię, wyraża gotowość wzięcia udziału w takich manifestacjach, protestach. Coś takiego się dzieje rzeczywiście, że kobiety się pod tymi hasłami jednoczą. No, jednoczą się i trudno to inaczej nazwać, ale jednocześnie jest w tym jednoczeniu się dużo nieporozumień, dużo przekłamań, dużo uprzedzeń, które nie mają miejsca. Nawiązywanie do 8 marca na przykład to jest walka o równość kobiet i mężczyzn. I co kościół może powiedzieć tym ludziom, tym kobietom? Że ich Prawa nie są niczym zagrożone. W sumie Kościół przecież nie życzy kobietom złego życia, tylko dobrego życia, mm. pełnego życia i również pełnych możliwości psychofizycznych, powiedziałbym. To zmie zmieniając temat, porozmawiamy trochę o nowej misji księdza arcybiskupa, czyli o Medżugorie. Kiedy się ksiądz dowiedział, że będzie papieskim specjalnym, nadzwyczajnym wysłannikiem do Medżugorie. No dowiedziałem się przed publikacją tego faktu yy, i miałem A jeszcze kiedy rok... to było? To było w listopadzie zeszłego roku. I to jest, to jest historia, przepraszam, trochę jak z Jamesa Bonda tutaj. Mi, mój wydawca mówi słuchaj, to jest bałkański łącznik, bałkański u, u, w, wysłannik papieża. Ale mnie to przypomina bardziej imię róży. Rozumiem, że ksiądz tam pojedzie do tego tajemniczego klasztoru, gdzie ci niepokorni mnisi siedzą, którzy no tam mm, opiekują się tymi w, w, mającymi widzenia. Rozumiem, że będą teraz ginąć w tajemniczych okolicznościach. No tak, to jest bardzo sensacyjna opowieść. Natomiast... E, Moją rolą jest stwierdzić, jaki jest stan faktyczny i jednocześnie zbadać jeden tylko aspekt, a mianowicie, jak jest zorganizowane duszpasterstwo tych tłumów ludzi, przeszło dwa miliony rocznie. Przybywających... No właśnie, miliony ludzi przyjeżdżają, a Kościół nie uznaje objawień w Medjugorje za nadprzyrodzone. Jeszcze nie uznaję, dlatego że pracowała komisja, która tym problemem się zajmowała i ta komisja skończyła pracę. Natomiast komplementem, dodatkowym aspektem jest właśnie ten fenomen napływu ludzi i jak oni są przyjmowani, jak oni są objęci troską duszpasterską można by powiedzieć. To zresztą dość dziwny przypadek, kiedy o takiej misji więcej można przeczytać w prasie zagranicznej niż w polskiej. Ja sporo czytałem w anglojęzycznych periodykach i oni przedstawiają to sensacyjnie, że przyjedzie arcybiskup i zdecyduje, czy te miliony ludzi modlą się cudzysłów legalnie czy nielegalnie, czy te cuda są legalne czy nielegalne. No to już jest licencja poetyka, hmm. dlatego że my pracujemy w oparciu o fakty, a nie w oparciu o, o te różne sensacyjne Dobrze, dobrze mi powiedzieć, czego oczekuje od księdza papież Franciszek? Oczekuję, żeby przede wszystkim opisać strukturę duszpasterską i jednocześnie stwierdzić, czy ona jest adekwatna do potrzeb przybywających ludzi pielgrzymów, którzy napływają masowo. A co to znaczy tak na nasze? Na, no na nasze to, to powiedzmy. To już trzeba by wejść w, w takie szczegóły, ale jest obsługa sakramentalna, jest obsługa Słowa Bożego, mhm. jest obsługa również hmm, dotycząca choćby przyjęcia hmm, od strony logistycznej. No, ale ten ksiądz nie będzie zajmował się hmm, tym, czy są hotele wystarczającej ilości w Medjugorju. No tak, ale niewątpliwie jakaś interakcja mhm. zachodzi między tym, co Kościół proponuje i tym, w jaki sposób ci pielgrzymi są skoro jesteśmy, traktowani. Skoro jesteśmy przy papieżu Franciszku, to czy zmieni się nauczanie papieskie i rozwiedzeni, i żyjący w małżeństwach, w związkach niesakramentalnych będą mieli prawo przystępować do komunii? Nauczanie papieskie jest ciągłe z jednego pontyfikatu na drugi I, i tutaj ojciec święty wyraźnie o tym mówi ojciec święty Franciszek, że nie ma zmiany nauczania Kościoła i jeżeli ktoś ma wątpliwości interpretacji tego dokumentu Amoris Laetitia, to powinien, powinien sięgnąć do dokumentu Jana Pawła II Familiaris Consorti. O tym, czy będzie klątwa za klątwę i o Dniu Ofiar, Modlicy Za Ofiar Pedofili, porozmawiamy jeszcze w rmf 24pl i w interi.pl. Słuchaczom remfu serdecznie dziękujemy, kłaniamy się.